No cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o kosmetykach do makijażu, których używam w większości od lat. Także serdecznie Was zapraszam. Kochani, ja dzisiaj mam taki styl troszeczkę, jak widzicie, na babcie, ponieważ moja fryzjerka przesadziła trochę z czym? Z płukanką. Także dzień dobry, ale to nie o tym dzisiaj. Dzisiaj o kosmetykach. Kochani, stwierdziłam, że nagram taki filmik, ponieważ jak chyba każda youtuberka, dostaję od moich widzów masę pytań w komentarzach, w wiadomościach prywatnych. Pytają treści zazwyczaj, jakiego podkładu używasz, jakiego pudru używasz, jakiego korektora używasz, co masz na ustach, czego używasz do brwi. I naprawdę te pytania się strasznie powtarzają. Ja na nie odpowiadałam już naprawdę milion razy, także stwierdziłam, że mądrym rozwiązaniem będzie, jeżeli nagram po prostu dzisiaj taki film, gdzie wszystko Wam pokażę, o wszystkim opowiem i ten filmik będę po prostu wrzucała pod każdy kolejny film. Po prostu zostawię Wam linka i zawsze będziecie mogli do tego filmu wrócić i sprawdzić, co takiego ja mam na ustach, na brwiach, na oczach. Ten filmik w moim przypadku się sprawdzi, ponieważ ja jestem kosmetyką wierna. Większość produktów, które Wam dzisiaj zaprezentuję, używam naprawdę od lat. Nawet jeśli z biegiem czasu gdzieś tam kiedyś zmienię może podkład, czy nie wiem, produkt do brwi, to na pewno Was o tym poinformuję, ale to też nie zmienia faktu, że te rzeczy, które dzisiaj Wam zademonstruję, są świetne. Także zaczynamy. Zrobiłam sobie listę, żeby niczego nie pominąć, będę szła po kolei. Pierwsza tutaj byłaby baza, ale ja bazy nie używam. Nie używam bazy pod podkład, za to używam bardzo trwałego podkładu Estée Lauder Double Wear. O tym podkładzie chyba już każdy słyszał. Są różne opinie. Jest wiele osób, które powiadają, jaki to on jest zły, ciężki i w ogóle. Jest jeszcze większa ilość osób, które go kochają. Ja należę do tej drugiej grupy. Używam go naprawdę od lat i nie znalazłam lepszego podkładu. On jest co prawda dosyć drogi, ale naprawdę uważam, że na podkład można wydać więcej pieniędzy. Można oszczędzić może na tuszu do rzęs, na produkcie do brwi, na pomadce, ale uważam, że dobry podkład to jest podstawa. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby podkład utrzymywał się naprawdę przez cały dzień i wyglądał idealnie. Nienawidzę, kiedy podkłady tutaj po kilku godzinach się zbierają przy nosie, no to jest po prostu dla mnie no-go. Tutaj nic takiego się nie dzieje, także serdecznie Wam go polecam. Niektórzy używają go tylko na większe wyjścia, ja go używam na co dzień. Za każdym razem, kiedy go użyję, mam po prostu gwarancję, że mój podkład będzie utrzymywał się przez cały dzień, czy też przez cały wieczór, jak idę gdzieś na jakąś imprezę. Ja mam go w kolorze Shell Beige, to jest dosyć ciemny kolor, ja używam samoopalacza, także nie kupujcie go w ciemno, tylko pójdźcie do drogerii i dopasujcie swój idealny kolor. Jeżeli chodzi o korektor, to mam dwóch swoich ulubieńców. Pierwszym z nich jest ten korektor z gąbeczką od Maybelline. Tutaj starła się nazwa, ale ja go pokazywałam Wam 1000 razy, zresztą wszystkie produkty wypiszę Wam pod filmem, także się nie martwcie. Ja ten korektor kupuję od lat, mam kolor Honey i ja go nakładam tutaj we wnętrznych kącikach oczu palcem. On pod wpływem ciepła naszego ciała tak fajnie się rozpuszcza i wtedy można go bardzo fajnie wklepać, świetnie maskuje cienie pod oczami. Ja go też używam na wypryski, jeżeli tak się na mojej twarzy pojawią, także jest świetny. Natomiast nieco lżejszego korektora z firmy Art Deco, to jest Longwear Concealer Waterproof, kolor 14 Soft Ivory. Używam do rozświetlania mojej twarzy, nakładam go po prostu tutaj w formę takiego trójkąta pod oczami, na brodę, na czoło, na nos. On jest naprawdę bardzo delikatny, nie jest suchy, ja nienawidzę, kiedy korektory pod oczy tak zastygają i mamy wrażenie za każdym razem, kiedy otwieram oczy, że to wszystko tak się ciągnie, powstają takie zmarszczki. Nie cierpię tego. Tutaj to się nie dzieje. Ten korektor jest wręcz taki nawet delikatnie nawilżający, także serdecznie go Wam polecam. On nie kryje jakoś wybitnie, ale do rozświetlania jest świetny. Jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to wiecie, że ja bardzo lubiłam ten puder Huda Beauty. To jest sypki puder, ja mam go w kolorze miałam, bo tu już nic nie ma, w kolorze Pound Cake. Nadal go lubię, natomiast jakoś przerzuciłam się z niego na puder
Backstage. I tego używam teraz bardzo namiętnie. To jest taki matująco, powiedziałabym, rozświetlający puder sypki w kolorze różowym. On naprawdę nadaje nam efekt takiej skóry Jennifer Lopez. Skóra jest zmatowiona, jednocześnie rozświetlona. Wygląda po prostu na bardzo zdrową, taką promienną. Od chwili, kiedy po odstawieniu tabletek zaczęły pojawiać się wypryski na mojej twarzy, odstawiłam go. Właśnie z tego względu, że on jest taki rozświetlający. On nie ma co prawda żadnych drobinek, ale jednak pozostawia na naszej skórze takie glow, co wiadomo przy wypryskach no może nie prezentuje się tak pięknie jak na gładkiej cerze. Dlatego w chwili, kiedy moja skóra nie wygląda zbyt dobrze, używam bardzo chętnie pudru transparentnego Fenty Beauty. To jest bardzo fajne takie plastikowe opakowanie, świetne do torebki, masywne. Proszę bardzo. Puder jest mega, mega, mega wydajny. Na początku się dziwiłam, ponieważ kiedy nałożycie ten puder na pędzel, to macie wrażenie, że się nic nie nakłada, że tego pudru w ogóle nie ubywa. Natomiast ten puder rzeczywiście na tym pędzlu zostaje i świetnie skórę matowi. Jest bardzo delikatny, ja go też uwielbiam nakładać pod oczy, ponieważ nie powstają zmarszczki, skóra jest taka wręcz wygładzona. Najlepiej nakładać go tą gąbeczką, która jest dołączona do niego. Ja ją gdzieś zgubiłam. Nie mam pojęcia, jak to się stało. Także uważajcie na ten aplikator, który jest tutaj dołączony. Nie zgubcie go tak jak ja, ponieważ właśnie puder nakładany tą gąbeczką wygląda, tak jak już mówiłam, jeszcze lepiej. Jeżeli chodzi o bronzer, to od lat używam słynnego bronzera Hoola od marki Benefit. Tutaj mam już na wykończeniu duże opakowanie i tutaj kolejne miniaturowe. Uwielbiam go, nie mam pojęcia ile opakowań zużyłam, ale sporo tego było. Bronzer ten jest bardzo popularny, bardzo, bardzo lubiany. Wiem, że występuje on jeszcze w wersji light, jaśniejszej. Także kobiety z jasną karnacją również znajdą coś dla siebie. Bardzo go lubię, łatwo się nim pracuje, daje taki efekt opalonej, zdrowej, ocieplonej cery, także Benefit Hoola bardzo Wam polecam. 2 lata temu, jak się nie mylę, odkryłam też tą paletę do konturowania z marki Hean, to jest Coconut. Opakowanie średnie, ponieważ wszystko tutaj schodzi, ale zawartość moim zdaniem świetna. Ja właśnie... sypie się, zamknę. Ja właśnie używam bardzo chętnie tej palety w połączeniu właśnie z Hoolą. Robię to w ten sposób, że nakładam pędzlem najpierw Hoolę, a następnie używam tego jaśniejszego, jak widzicie, to jest taki kolor chłodny do konturowania. I tak jeszcze delikatnie, delikatnie podkreślam mój kontur. Świetny efekt. Ten rozświetlacz również jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Daje efekt takiej tafli, także naprawdę jest to świetna paleta za bardzo niską cenę, także bardzo Wam polecam. Niekoniecznie polecam nakładania tylko tego produktu jako bronzer, ponieważ to jest produkt bardzo chłodny, także tylko do zaznaczenia konturu, a do przybrązowienia, ocieplenia jeszcze policzków polecam bronzer o kolorze cieplejszym. Tak jak mówiłam, ja polecam z mojej strony Hoolę. Bardzo, bardzo często dostaję od Was pytania o róż na moich policzkach. Dzisiaj akurat nałożyłam go dosyć niewiele. Mam tutaj swoje 3 ulubione róże. Ja ogólnie uwielbiam takie kolory ciepłe, brzoskwinkowe. Bardzo lubię róż do policzków Catrice. To jest naprawdę bardzo tani produkt, a kolor ma przepiękny. To jest kolorek Golden Coral 030. Bardzo go Wam polecam. Tutaj teraz wygląda taki pomarańczowy, ale to jest taki ładny koral. No świetny, dla blondynek moim zdaniem rewelacja. Dalej róż do policzków NARS Orgasm, jakże znany róż. On jest już taki różowo-brzoskwinkowy, ma w sobie takie złote drobinki. Daje przepiękny, taki zdrowy efekt na policzkach. Ja go ostatnio troszeczkę odstawiłam. Widzicie, że zużycie teraz jest niezbyt duże. Z tego względu, że pojawiały się wypryski na policzkach i kiedy ja sobie jeszcze nałożyłam taki piękny, ale błyszczący delikatnie róż, to te wypryski jednak były nieco podkreślone, także używałam częściej tego matowego różu z Catrice. I słuchajcie, jakiś czas temu znalazłam w Glossy Boxie, który nadal dostaję, nadal subskrybuję, taką paletę. Niestety wszystko się tutaj starło, czego bardzo nie lubię. Marka to Real Hair. Tak, to jest trio do policzków po prostu i to wygląda w środku tak. Tutaj jest róż, rozświetlacz i bronzer. Jak widzicie, bronzera nie używałam. Rozświetlacz próbowałam, naprawdę bardzo ładny, ale ten róż to jest po prostu magia. To jest tak
przepiękny, brzoskwiniowy kolor. Ja go w ogóle teraz sobie nałożę, ponieważ dzisiaj nałożyłam wyjątkowo mało różu. Nie podoba mi się to, także dołożymy. Zaraz będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Uwielbiam taki brzoskwiniowy kolor. Zaraz skóra wygląda tak promiennie. Co wy na to? No śliczny kolor. Jeżeli nie chcecie kupować całej palety, to tak jak mówię, polecam jeszcze Catrice i NARS. To są moi absolutni ulubieńcy. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, to namiętnie używam palety od Huda Beauty. Tutaj mamy 4 piękne rozświetlacze. Jak widzicie, najczęściej tutaj używam koloru Seychelles. To jest przepiękny taki właśnie szampański, jasny rozświetlacz. Takie rozświetlacze lubię najbardziej, ale również często używam tego brązowego rozświetlacza, tego różowego rzadziej, mimo że on jest również naprawdę piękny i myślę, że kiedy skończę te, to zabiorę się za ten. I tutaj jeszcze jest rozświetlacz w kremie, którego używam rzadko z lenistwa, ale on jest naprawdę piękny. To jest też świetna sprawa na imprezę, na przykład kiedy chcemy to glow naprawdę podkreślić. Wtedy nakładamy na początku krem, a na to jeszcze puder. Ja w ogóle sobie teraz jeszcze dołożę tego rozświetlacza, bo jeżeli chodzi o rozświetlacz, to dzisiaj też za bardzo nie szalałam. Pokażę Wam, jak to wygląda. Uwielbiam, to jest taka tafla, jak widzicie. Śliczny. Ja uwielbiam rozświetlacz. Muszę naprawdę często uważać, żeby z nim nie przesadzać. Bo najchętniej bym po prostu całą twarz sobie rozświetliła, ale no wiecie, no... No nie. Jeżeli chodzi o brwi, to ja naprawdę od wielu, wielu lat używam kredki z firmy Kiko. To jest Kiko Precision Eyebrow Pencil. Ja mam kolor 02. Tutaj mamy taką jeszcze szczoteczkę. Kredka jest bardzo cieniutka, precyzyjna. Uwielbiam ją. Zawsze mnie pytacie, co mam na brwiach. To jest właśnie ta kredka. Moi stali widzowie na pewno to wiedzą, ponieważ często o niej mówiłam. Tylko tą kredkę używam czasami jakąś pomadę, naprawdę od święta. I uwielbiam produkt do brwi z firmy Benefit, to jest taki fixer po prostu w żelu. Ja tutaj akurat mam taką miniaturową wersję, będę musiała niebawem zaopatrzyć się w nowe opakowanie, ale to jest naprawdę świetna sprawa. Zawsze właśnie kiedy nakładam tą kredkę, to jeszcze używam tego żelu i te brwi są takie wyczesane, delikatnie połyskujące. No ja taki efekt uwielbiam. Także ten żel z firmy Benefit serdecznie Wam polecam. W kwestii cieni do powiek ja raczej nie eksperymentuję. Idę na łatwiznę i naprawdę mój makijaż dzienny wygląda tak, że ja nakładam po prostu w załamanie powieki bronzer, którego używam na całą twarz. W tym przypadku jest to Hoola. Dzisiaj również taki makijaż mam wykonany. Najpierw nałożyłam właśnie puchatym pędzelkiem Hoolę. Następnie nałożyłam róż do policzków. Gdzie jest ten róż? Róż Catrice. Taki makijaż wykonuję naprawdę prawie codziennie. Najpierw właśnie bronzer w załamanie, następnie róż. Ten róż nałożyłam również tutaj na dolną powiekę. Wszystko ze sobą pasuje, także to jest taki mój trik, który bardzo, bardzo Wam polecam. Ale ostatnio znalazłam też tą paletę. Znalazłam, natknęłam się na nią, na pozytywne recenzje w internecie. To jest paleta Too Faced, ta naturalna. Tak to wygląda i powiem Wam, że póki co zrobiła na mnie naprawdę świetne wrażenie. To są właśnie takie kolory, jak ja lubię. Nudziaki, brązy. Z cieniami tymi naprawdę bardzo łatwo się pracuje. One się świetnie blendują. Nie porobicie sobie plam, także jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Właśnie na dzień zazwyczaj używam tego mojego triku z bronzerem i różem, ale już na weekend, kiedy przychodzą na przykład do nas goście, to bardzo chętnie wykonuję sobie makijaż tą paletą i wygląda to naprawdę świetnie. O tym Wam jeszcze nie wspomniałam, ale na ruchomą powiekę dzisiaj nałożyłam po prostu rozświetlacz, ten Seychelles. Ja nie używam bazy pod cień, jeżeli macie jakąś fajną bazę, to polećcie mi ją koniecznie w komentarzach. Ja po prostu nakładam na całą powiekę korektor. Ale jeżeli macie coś lepszego, to ja chętnie wypróbuję. Jeżeli chodzi o eyeliner, to ja od lat używam eyelinera NYX Matte. Jest świetny, ja już go Wam polecałam naprawdę w wielu filmach. Łatwo się go nakłada, jest matowy i co najważniejsze, utrzymuje się cały dzień. Także wypróbujcie koniecznie, tym bardziej, że nie jest drogi. I teraz rzecz, o którą naprawdę bardzo, bardzo często pytacie, a
mianowicie moje rzęsy. Ja używam rzęs z Primarku. To jest model Holly. Bardzo, bardzo je lubię. Do tej pory nie znalazłam lepszych. Ale tutaj uwaga dziewczyny. Za każdym razem, kiedy kupuję nową parę rzęs z Primarku, to na początku ten pasek dezynfekuję. Ponieważ kiedy tego nie zrobię, dostaję lekkiego uczulenia. I to nie tylko od rzęs z Primarka, ale również ubrania. Kiedyś kupiłam w Primarku skarpetki. Wyjątkowo nie wrzuciłam ich do prania, tylko od razu założyłam i dostałam uczulenia na stopach. Dwa razy mi się taka sytuacja przydarzyła w Primarku. I tutaj też w przypadku rzęs to samo, także zawsze to dezynfekuję i wtedy nie ma problemu. Tuszu do rzęs nie będę Wam polecała, ponieważ używam różnych, nie mam jakiegoś wielkiego ulubieńca. Jak wiecie, ja zawsze kleję rzęsy, także tuszu używam praktycznie tylko na dolne rzęsy. Teraz mam Maybelline, ten wodoodporny, żółto-niebieski. Ja go miałam w kalendarzu adwentowym, jak się nie mylę. Nie mam ulubieńca. Ale muszę Wam powiedzieć, że ostatnio... Gdzie jest ta maskara? Tutaj. Ostatnio dostałam ją w Glossy Boxie, to jest maskara Benefit Bad Girl i powiem Wam, że naprawdę wyjątkowo spodobała mi się ta maskara. Bardzo fajnie rozczesywała te dolne rzęsy, bardzo wydłużała. Powiem Wam, że pierwszy raz od dłuższego czasu maskara zrobiła na mnie tak pozytywne wrażenie, także chciałam Wam o tym wspomnieć, ale tak jak mówię, nie mam takiej maskary, którą kupowałabym namiętnie od lat. No to dziewczynki, jeżeli jeszcze tutaj wytrwałyście, bo już gadam i gadam, to pokażę Wam teraz ulubione produkty do ust. Ja jestem nudna, jeżeli chodzi o makijaż, to bardzo dobrze wiecie. Praktycznie codziennie mam na ustach tą kombinację, a to jest, słuchajcie, pomadka Huda Beauty Bombshell albo pomadka Huda Beauty Sugar Mama. I to jest w sumie bardzo, bardzo, bardzo podobny kolor, Bombshell jest ciemniejsze. Raz używam tej, raz tej innej. W sumie różnicy za bardzo nie widać. Zrobię Wam teraz swatche. Ja te pomadki bardzo lubię, ponieważ one ślicznie pachną, taką wanilią. Długo utrzymują się na ustach, bardzo długo, cały dzień praktycznie. Możecie jeść, tutaj się nic nie dzieje. I te pomadki nie wysuszają ust, także to jest moim zdaniem rewelacja. Szkoda, że Huda Beauty ma taki mały wybór, jeżeli chodzi o pomadki nudziakowe. Przynajmniej moim zdaniem. Chętnie wypróbowałabym jeszcze coś innego, ale póki co to tylko te dwa kolory do mnie przemawiają. Jak widzicie, one są naprawdę bardzo, bardzo siebie podobne. Tak jak mówię, Bombshell na ustach jest nieco ciemniejsza, ale jak widzicie, to nie wszystko. Ja nakładam te pomadki, konturówkę, której używam, to... Mam, to jest Zoeva, bardzo lubię tą konturówkę, ona jest nieco ciemniejsza, ale bardzo fajnie pasuje do tej pomadki moim zdaniem, kolor A78. Ale to nie wszystko, moi drodzy, kiedy nałożę już konturówkę i płynną pomadkę, to na środek ust nakładam jeszcze jasnego nudziaka, tutaj akurat mam pomadkę z Maca Myth, ona jest naprawdę bardzo jasna. Zobaczcie, to nakładam właśnie na środek ust i na to idzie błyszczyk. I gotowe. A mój ukochany błyszczyk, którego używam od lat, to Kiko Jelly Stylo, kolorek 501. To jest kolor bardzo uwielbiany. W sumie to on jest przezroczysty, taki delikatnie różowiutki. Ma w sobie drobinki. Ja bardzo lubię tą konsystencję, ponieważ ona jest taka gęsta. Troszeczkę się lepi, ale to jest do wytrzymania, naprawdę. I... To się naprawdę długo utrzymuje na ustach. Ja bardzo nie lubię błyszczyków takich wodnistych, które się zbierają, które zaraz schodzą. To naprawdę bardzo ładnie na tych ustach leży, jest przyjemne i długo się utrzymuje. Także dla mnie to jest naprawdę must have. Mam ogromną nadzieję, że Kiko nigdy nie wpadnie ten pomysł, żeby ten produkt wycofać, ponieważ nie mam pojęcia, czego bym wtedy używała. I jeszcze na sam koniec chciałam Wam powiedzieć, jakich pędzli używam. Używam pędzli Zoeva, które dostałam w zeszłym roku na gwiazdkę. Jestem w nich absolutnie zakochana. Ja ich teraz używałam do makijażu, także one są brudne, jak widzicie. Wybaczcie, ale to jest coś niesamowitego. To, jak się z tymi pędzlami pracuje, to jest naprawdę bajka. One są takie mięciutkie i tak fajnie się nimi ten produkt nakłada. Ja mam wrażenie, że te pędzle same malują po mojej twarzy. Naprawdę to jest świetne. Widzę teraz różnicę. Miałam wcześniej kilka pędzli z firmy Kiko i naprawdę trzeba było wtedy uważać, żeby nie porobić sobie plam na przykład bronzerem. Kiedy ja nakładam właśnie bronzer, róż tymi pędzlami, to jest po prostu bajka. To się świetnie blenduje. Tak jak już mówiłam, mięciutkie, także bardzo, bardzo Wam polecam. Napiszę Wam
wam pod spodem, jaki ja dokładnie mam set. To był taki chyba limitowany set, jak się nie mylę, Rose Gold. W każdym razie wszystko znajdziecie pod spodem. Do nakładania podkładu używam Beauty Blendera albo gąbeczki Real Technique. Ona jest brudna, także nie będę wam tutaj pokazywała. Okej, kochani, to wszystko, dobrnęliśmy do końca. To były moje ulubione kosmetyki. Mam nadzieję, że odpowiedziałam w tym filmie na wiele waszych pytań. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne pytania, to czekam na wasze komentarze. I proszę was również, żebyście w komentarzach wymienili jeden swój ulubiony produkt do makijażu, który kochacie, uwielbiacie, używacie od lat. Jestem naprawdę bardzo ciekawa. Myślę, że będę mogła może coś wyszukać dla siebie, może moje widzki coś dla siebie wynajdą. Także koniecznie piszcie. Niebawem na moim kanale pojawi się też obiecany makijaż. Także kochani, trzymajcie się ciepło. Dziękuję za uwagę. Pa, pa!